Leopold zajmuje się dziećmi szkoły, szczególnie w podstawowej i średniej, gdzie ustawia się fale mózgowe. Co się przyczyniło do tych fal mózgowych? Kiedyś w moich czasach nie było ADHD, dyslekcji nie było, nikt o tym nie słyszał. A teraz tak rozbudowane teorie są na ten temat. Czyli dobre założenie by było, że są inne światy i są, powiedzmy, poza naszą ziemią, na naszej ziemi są inne światy. Witam serdecznie, nazywam się Leopold Kaszynowski, jestem synem pana doktora. Jestem psychologiem na dzień dzisiejszy specjalizacji dziecięcej. Zajmuję się dziećmi na co dzień, także młodzieżą. Młodzieżą, która ma też problemy z emocjami, z różnymi problemami takimi związanymi z psychiką, taką głębszą, nie wiem, stany depresyjne głębokie, czy tam nawet bym powiedział, że czasami próby samobójcze. Ale bazuje przede wszystkim na tym, że najwięcej dzieci jednak jest, które gdzieś tam są w wieku szkolnym, czyli 10, 11, 12, 13 lat. Dlaczego? Dlatego, że w tym wieku jakby największy potencjał ma mózg. Jakby najbardziej można go kreować i budować w nim różnego rodzaju i skupienie się, i kwestie wyciszenia się, czyli wszystko, co dotyczy właśnie fal mózgowych. Czyli tak naprawdę zajmuje się tym, żeby mózg lepiej pracował, lepiej funkcjonował, lepiej wypoczywał i jakby to wszystko później powodowało to, że lepiej człowiek funkcjonuje. A ja teraz wejdę w słowo tutaj, to co, po co ja poprosiłem, po to, żeby powiedzieć, po co my mamy ustawić fale mózgowe. Już właśnie chcę powiedzieć to wszystko. Teraz tak, bo mówię o dzieciach, bo tym się zajmuję na co dzień. To urządzenie jest rewelacyjne wśród dzieci, bo największa jest efektywność mózgu w tym czasie. Dlatego mówimy o czymś takim, że robię EEG, takie jak szpitalne, tylko pod innym kątem. Mam specjalistyczne urządzenie medyczne do tego i po tym EEG widzę, jak mózg pracuje, gdzie są fale podwyższone, gdzie są obniżone. Czyli tak, czyli bazuje na falach od tety, czyli delta, teta, alfa, SMR, beta 1 i beta 2. To są jakby, jest ich więcej tych fal, ale to są jakby podstawowe fale, bo są jeszcze pomiędzy tymi falami jeszcze inne fale. W każdym razie to jakby te 6 jest podstawowych, na których się bazuje. I teraz tak, dlaczego wracam do tego, dlaczego u dzieci? Dzieci największe są tego efekty. Po tym EEG robi się biofeedback. Tym biofeedbackiem to jest trening umysłowy, który polega na tym, że strenujemy za pomocą umysłu to, co się dzieje na ekranie. Czyli ćwiczymy swoją koncentrację, jakby uwagę i dane fale, jak są nastawione, to one albo się wyciszają, albo się zwiększają. I to jest trening, który trwa jakiś tam czas. I zazwyczaj to jest dłuższy czas, bo to nie jest, nie można sobie zrobić korekty tak naprawdę mózgu w chwilę, moment, tylko to trwa jednak. Uważam, że te 20-30 spotkań, ale te 20-30 spotkań powoduje to, że tak naprawdę zmieniamy się diametralnie i jakby ten efekt jest widoczny. Uczeń, który nie uczył się w szkole, zaczyna się uczyć i koncentrować się na danej czynności i jakby na tej nauce. Te fale, jakby wyregulowane te fale, jak są przez biofeedback, tak naprawdę bardzo ciężko je stracić w drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że mózg raz wyuczony pewnych swoich możliwości, on je utrwala. Dlatego jest te 30 spotkań, dlatego że te fale tak naprawdę są utrwalane. Jeżeli utrwalimy je na tyle mocno, to one zostają i bardzo trudno je stracić. Trzeba by było naprawdę mieć jakąś mocną depresję, jakiś mocny taki szczał życiowy, negatywny, żeby to jakoś utracić. Dlatego u dziecka w wieku 12 lat to jest super efektywne, bo tak naprawdę do końca studiów on jest, mu to coraz lepiej idzie i tak naprawdę ma tą efektywność. I dlaczego mówimy teraz w czasie kursu na temat fal mózgowych, które tu i biofeedbacku, i EEG, które robię, tu EEG? Dlatego, że to nie tylko dotyczy dzieci, dotyczy to
każdą osobę w każdym wieku. Jakbym miał teraz na przykład kogoś, bym przyuczył do tego biofeedbacku, to bym sam chciał, żeby ktoś mi to robił. Na dzień dzisiejszy nie mam. Dlaczego? Dlatego, że mózg się robi, tak jak powiedziałem, skoncentrowany, bardziej skupiony, lepiej szybko pamiętamy. Wiemy to, że tak naprawdę im jest starszy człowiek, tym mniej jakby pamięta, mniejszą efektywność to ma mózg. Dlatego wśród osób dorosłych ta efektywność, gdy się robi ten biofeedback, ona wzrasta. I po prostu jesteśmy bardziej efektywni. Czy w pracy, czy w tym, jak się czegoś uczymy. Na dzień dzisiejszy tego kursu, podczas tego kursu mogę zaproponować, oczywiście nie biofeedback, bo to jest trening, tak jak mówiłem, 30 spotkań, tak jak wśród dzieci to robię i tak myślę, że to tak gdzieś wychodzi, żeby tą efektywność mieć. Ale na samym badaniu EEG. Co da samo badanie EEG? Po pierwsze to, jak na dzień dzisiejszy Państwa fale wyglądają. To znaczy, w jakim stopniu są zaburzone, dlaczego się nie wysypia, na przykład dlaczego słabo śpicie, dlaczego zmęczeni się budzicie rano, dlaczego na przykład w ciągu dnia o godzinie 14 jestem zmęczony lub mam jakieś stany takie depresyjne. Tak? To wszystko wychodzi z tego EEG. Jestem w stanie wyczytać, w jakim stopniu jest to zaburzone, w jakim stopniu można to poprawić. I to jest tak naprawdę badanie, trwa do 20-25 minut, do 30 minut, tak naprawdę, bo to jest omówieniem, tak? I to, co mogę tu od siebie dać, myślę, że to jest na tyle ważne dla samej istoty tego, czego się uczycie, tej hipnozy, że tak naprawdę trzeba mieć wiedzę na temat tego, w jakim stopniu jest się, jaka efektywność jest mózgu wasza. No i tyle. I to myślę, że na tyle. Jak chcecie Państwo, na każde pytania, jeżeli coś, to mogę odpowiedzieć później, bo teraz akurat mam zajęcia Lego co tydzień w sobotę o 11, takie grupowe dla dzieciaków. Na szczęście ich jest dwa razy. W przerwie może się zobaczyć, jak wychodzi, bo to zajęcia Lego wyglądają po to, żeby uczyć dzieci manualnych czynności. To, co kiedyś uczono nas w szkołach, na drutach, na innych rzeczach, wykonywać ręcznie. A dzieci dzisiaj nie są do fizycznych spraw angażowane. To jest prawda, że akurat u mnie grupa jest dosyć dobrze zgrana, już wyrobiona, ma pewne rzeczy, bardzo piękne rzeczy robią, ale tak naprawdę na pierwszych zajęciach czy drugich okazało się, że z takimi rzeczami jak klocki Lego mają dzieci bardzo duży problem w dzisiejszych czasach. Teoretycznie od instrukcji potrafią składać, jakbyście kupili im zestaw Lego, to jeden złożą, drugiego nie złożą, potrzebują zazwyczaj pomocy rodziców, a zazwyczaj to tak się kończy pod koniec, że budują zestaw i po dwóch dniach tego zestawu nie ma, bo jest zdezolowany. Tak to klocki ogólnie Lego funkcjonują i potem rodzice denerwują się, po co ją kupować, jak znów następny zestaw ląduje w starym śmietniku. Tu jest zupełnie inna motryka w ogóle zajęć Lego, bo oni są jakby grupa jest 10-12 osób, które coś budują wspólnie, czyli jakąś platformę dużą, bardzo dużą platformę. Tam mają na przykład różny park zrobić, miasto czy coś tam. No i oni muszą to sobie wykreować, zaplanować i wybudować z tego, co ja im zapewnię, z tych klocków, które ja im zapewnię. To tak. No i to nie jest taka prosta sprawa. Oni są w tej chwili wyuczeni, naprawdę piękne rzeczy robią. To chyba tyle, nie? Konkretne mam zapytania. Pan pamięta metodę Sylwy? Tak. Weź to. Państwo pamięta. Alfa rytm. Tak. Moim zdaniem pan rozwija metodę Sylwy, bo chodziło tam alfa rytm. Sylwa dawno już nie żyje. Między innym kontaktowałem z jego córką Laurę Sylwą 90 lat temu w Krakowie. U pana to dotyczy nie tylko alfa-rytmu, bo pan rozwija tę technikę i wykorzystuje zmiany w innych falach, na przykład nawet teta i
tak dalej. No te bardziej się nie podwyższa, tylko się obniża te. Najgroźniejsze, tak. Tak, tak. Dlaczego się obniża te. Pan rozwija nie tylko alfa jak u synu. Tak. Jest rozwinięcie tego kierunku, zrozumiałem on tak. To nowość. No, popatrz. WF urządzasz im Poldek, co? WF mają? Nie WF, to 10 minut. Aha, 10 minut przerwa była w tym. Na zajęciach. Na zajęciach. Na zajęcia kotka wodka. No proszę bardzo. Do klasy dzieci. Idą dzieci do klasy teraz. Idzie kotek na zajęcia. Idzie kotek na zajęcia. No widzicie. Idzie kotek na zajęcia. Drzwi, żeby nie... Uciekł. Dobra, uciekł kot. No, jak... Paweł, czekajcie tam ze drzwi. Buty zdejmujemy, bo obłodzicie na dworze, proszę. Proszę pana, pan na mnie powiedział mało Gubasie. A ten zaczął. Ten zacząłeś. Słuchajcie, bo zaraz się dowiemy miejscami. Pójdzie Aleks tam, a ty tu. Proszę cię ładnie zapomnij. Okej? Okay? Tak. No. Tak? Co tu jest? Ale się klei, czy nie? Nie. A co tu masz? Myślałam, że to No on tu przerzucasz. No bo ja myślałam, że nie mam. No to idziemy dalej. Dobra, tu masz jeszcze tam. Co? Zmęczony jest. Nie no. Ty musisz patrzeć. I teraz będzie... Ale co z takiego? Nie da się tego mieć. Rozwój dziecka w formie zabawy. Tak, poprzez zabawę można rozwijać dziecko i tu widać kreatywność i w tym momencie można dzieci wesprzeć poprzez takie kreatywne klocki czy kreatywne zabawki, które pozwalają, rozwijają umiejętność myślenia i wzmacniają kreatywność dziecka. To jest bardzo fajna rzecz i bardzo pomysłowe i bardzo rozwijające, bo przy okazji zabawy widzimy zarówno dzieci bezradność u dzieci, jak i kreatywność. I wystarczy czasami niewiele wsparcia, niewiele takiej pomocy, żeby wzmocnić i pobudzić u dziecka kreatywność. Przez to wyrabia się manualne zdolności, nie tylko naciskania paluszkami na klawiaturę, ale tworzenia w swoich paluszkach tego, tak jakby wziął plastelinę i tworzy. Wszystkie dzieci mają zdolności plastyczne, tylko że nie wszystkie dzieci to rozwijają. Zdolności plastyczne tak rozwijają się już w początkowych klasach i przedszkolu, te zdolności. Także każde dziecko można zaangażować do nawet pracy z gliną. Z gliny tworzyć różne figurki,
ale tu mamy te figurki, które można ustawiać. I dlatego w tych kubeczkach widzę ileś tam tysięcy cząsteczek malutkich, które powstaje takie piękne miasto jak tutaj. Miasto dinozaurów, miasto ludzi, miasto przyszłości. Miasto, w którym widzimy tu różne byty, które można by było stworzyć za pomocą takich małych. Czyli z małego tworzymy coś wielkiego. Aniu, tak? Tak. Poprzez zabawę możemy rozwijać umiejętności dziecka. Dziecko rodzi się z wyobraźnią, ale czasami my dorośli albo sytuacje... Przede wszystkim rodzi się z wyobraźnią, bo jest w swojej nieświadomości, tylko że my zabijamy tą wyobraźnią, przychodząc do szkoły i stworzymy tego piękny film. Tutaj jest to, jak to zrobić. Słucham, to? Dobra. Nie umiesz, co? Dobra, ja mnie do drugiego. Ale muszę to cofnąć, bo musiałam obrać tylko drugie rzeczy. Ja już kończę trawa. Dobra. Ja już kończę. Dzieci, a jak wam się podoba psycholog pan? Dobrze. Tak? Ale fajno mi się podoba. Ja jestem na wizytacji tutaj, sprawdzam pana nauczyciela. O, ale tam jest duży uczestnik. O. A jak ci na imię? Ten man. A Kubuś. Fajny Kubuś. A, ty masz ładne tatuaże. Tata też ma takie? Tata ma też takie tatuaże twój? Tata? Tak, gdzie ma tatuaże tata? Pracy. Ale gdzie tatuaże ma tata? Na czym? Na ręce, tak jak ja. I podoba ci się to, że tata ma, tak? No to bardzo dobrze ci się podoba. Pięknie. Proszę pana, słucham? Teraz próbuj złożyć, ja ci dam klocki. Sama wybrane. Raz, dwa, trzy. O, gdzie już jest? Proszę. Proszę. A co ty budujesz? Wszystko to samo buduję. Nie, teraz krzyż. To co oni budują teraz? Kraby, a potem... Zastrany. Kraby budują teraz. Proszę nie mówić tak. Ustalamy. I ostatni raz słyszę to. Ja. Co ty powiedziałeś? A co on takiego powiedział? Dobry krab. Teraz tak? No pokaż, a jakiego ty kraba pobudowałaś? Tutaj. Aha. A ty pokaż swojego. No, taki mały. Ona. Aha, ona ma większego kraba. A ten krab. O! Jestem ciekawa, kto idzie. Kolega, a ten taki duży krab, pokaż go. Co? To krab będzie? Aha, ten człowiek. No pięknie. Nie rzucaj klockami, cię proszę. Chyba, że wpadłem gdzie indziej. Patrzcie, jaka głowa już.
gdzie? A dobra, już mam to. Zaraz. Dobra, złapałem to już. Już to mam. Ja już raz no. Nakładam. No? Ale na bazie już nic, dobra. Ja już to robiłam. A podzielam sobie je. Ja znajdę coś. Tak? Mega szybko się to układa. Ale ty grałeś ten zestaw? Zostawia ten zestaw. Z układaniem. Pana część. No pokaż Tomek, co zrobiłeś? O! A czemu to już jak na tym odwróciłeś się od wszystkich? Nie, dobrze. No tak. Do, dziewczynka tu siedzi, a on się do tego. Zaraz. Ja sobie nagrałem tutaj. No to jak do, wywiad, jak się pani podoba? Bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie zobaczyli w tej integracji, co? Integracji są. Tak, i to jest na dzisiejszy czas to jest bardzo ważne, żeby się integrowali. Bardzo pięknie. I to powiedziała pani psycholog na imię? Jolanta, dziękuję. Pozdrawiam. Jak się podoba? No, super jest, prawda? Może pani wie, ile czasu musiałem z tym trawić? A wie pani co? Powiedział chłopcze, że on ma takie same tatuaże jak tata ma i on chce być jak tata. Bo tata ma tatuaże, to on też. On chce być jak tata, duży i silny. Widzi pani jak to działa na podświadomość? Bardzo. A ty co pokaż? No pięknie, to o, widzisz, pani psycholog ci pomoże tutaj. Tak, ogarnie tutaj razem. Zobaczy jak to. A co pani myśli, pani Jolanta, tak? A jakby Tomek pomógł temu małemu? No właśnie. No ja bym proponował, ja mam takie zadanie. Ale nie, no chcę pomóc jemu, to by było dobre zadanie. Ja wiem, że ty kierujesz tym. Ale Tomek jest, na pewno by jemu pokazał, jak się buduje. Tak, bo on taki większy jest chłopczyk. No, pomóż jemu. No i o, bardzo dobrze. Przepraszam, ja. Kubuś, a ty gdzie? No. Tomek pomoże Kubusiowi, tak, bo on jest tak. Jakieś części jeszcze brakuje, Kajo? Nie. To niech pani miejsce zrobi jemu tam, pani Jolanto. Pani Jolanta, miejsce jemu zrobić tam, żeby on sobie usiadł. O, Tomek jemu pomoże. Spokojnie, uwaga, nie znam. Nie, to pierwszy, prawda?
Dobrze, no rzuć tam. Czy pomóż, czy ktoś ma może dwa kielichy u siebie? Niech pani siedzi tu. Niech, nie chce pani posiedzieć? Chciałbym mógł trochę spędzić chwilę. A kiedy to przestanie? Tak? Nie ma. Jakie? Co to jest? Pokaż. Nie. Ale się klei, czy nie? Co tu jest? Ale się klei, czy nie? Nie. A co tu masz? Natalka, tak? Ja zobaczę, co ty tutaj budujesz. Powiedz, ty dzisiaj byłaś asystentką u Leopolda, tak? No chcę sobie tutaj do tego dla Leopolda. No powiedz, jak ci się podobało dzisiaj praca? No, fajnie. Fajnie? Ja bardzo lubię Lego. A Lego lubisz, tak? No, w ogóle układać, bawić się tym. To podoba ci się, dobra. To buduję. A co budujesz teraz? No ale powiedz, co to jest, bo ja nie wiem, jakiegoś do tego, to jakiegoś świętego budujesz chyba. No to dziękuję za rozmowę, dziękuję bardzo, podobało mi się. Witam serdecznie, nazywam się Rafał Kaszyrowski, jestem synem pana doktora, jestem psychologiem, na dzień dzisiejszy specjalizacji dziecięcej, zajmuję się dziećmi na co dzień, także młodzieżą. Młodzieżą, która ma też problemy z emocjami, z różnymi problemami takimi związanymi z psychiką taką głębszą, nie wiem, stany depresyjne głębokie, czy tam nawet bym powiedział, że czasami próby samobójcze. W każdym razie, ale bazuje przede wszystkim na tym, że najwięcej dzieci jednak jest, które gdzieś tam są w wieku szkolnym, czyli 10, 11, 12, 13 lat. Dlaczego? Dlatego, że w tym wieku jakby największy potencjał ma mózg, jakby najbardziej można go kreować i budować w nim różnego rodzaju i skupienie się.